Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was serdecznie w nowej serii na moim kanale z gry Pokémon Pitch Black. Mam nadzieję, że jesteście tak samo podjarani tą wersją jak ja, ponieważ ja już nie mogłem się doczekać, żeby w końcu rozpocząć przygodę na tym kanale właśnie po raz kolejny w regionie Unova. No i w ogóle Pokémon Pitch Black, może niektórzy nie znają tej wersji, ale jest to ponoć bardzo ciężka i trudna do przejścia wersja, a ja jeszcze ogrywam ją na Nuzlocku, więc wydaje się, że jest to zadanie z rodzaju Mission Impossible, ale czy się uda? Może dam radę, może podołam? Któż to wie? Zobaczymy. Przy okazji, słuchajcie, ta seria jest dla mnie z pewnego powodu bardzo ważna. Teraz mam nadzieję, że każdy, żeby mnie wysłuchał bardzo uważnie, bo to, co powiem, ma znaczenie. Słuchajcie, ostatnio, od paru miesięcy już w sumie, nie tylko ja zauważyłem, ale również wiele osób, które mnie ogląda, że niestety YouTube tnie mocno zasięgi kanałom gamingowym, w tym również oczywiście mnie. Coraz mniej osób dostaje powiadomienia o filmach, mój kanał pojawia się coraz rzadziej w proponowanych i chciałem, żeby ta seria Pokémon Pitch Black Nuzlocke była serią, która z powrotem wrzuci takie wielkie życie w nasz kanał, która podniesie go w statystykach, tak żeby coraz więcej osób mogło tutaj, wiecie, oglądać rozgrywkę z Pokémonów. Dlatego troszkę inne zasady będą tutaj wprowadzone. Chodzi mi o coś takiego, że pod każdym odcinkiem chcę, żeby każdy z was zostawił łapkę w górę. Najlepiej to jakby jeszcze komentarz zostawił, to już w ogóle propsy niesamowite. Ponieważ od tego będzie zależne, jak często ta seria będzie się pojawiać na kanale. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem premierowym i z tego powodu ten odcinek będzie dość długi. W sumie nie wiem, ile będzie trwał, ale pewnie będzie dość długi. No i jeżeli pod tym materiałem zobaczę, że jest 2,5 tysiąca lajkaczy, to biorę się za nagrywanie kolejnego materiału z Pokémon Pitch Black Nuzlocke. Wiem, że to, ktoś może powiedzieć, jest poniekąd takie trochę wyłudzanie lajkaczy i tego typu rzeczy, ale naprawdę, słuchajcie, widzę, jak YouTube działa w dzisiejszych czasach i jeżeli kanał nie jest lajkowany, nie ma komentarzy pod filmami, to niestety takie kanały są gdzieś tam bardzo w otchłań chowane YouTube'a. No i niestety w końcu umierają, a oczywiście ja sam, ale mam nadzieję, że i wy, nie chcecie, żeby tak samo stało się tutaj z tym kanałem, który tworzymy już wspólnie 8 lat. Tak więc przypominam, 2,5 tysiąca lajkaczy i bierzemy się za nagrywanie kolejnego już materiału z Pokémon Pitch Black. A teraz w tym momencie już startujmy. Jeżeli ktoś nie wie, co to są zasady Nuzlocke, to całe są one opisane, podane są w opisie, warto przeczytać. A tak w skrócie mogę tylko powiedzieć, że Nuzlocke charakteryzuje się tym, że jeżeli Pokémon chociaż raz padnie w walce, to traktujemy go tak, jakby po prostu ten Pokémon umarł. Dokładnie. Oprócz tego jest kilka innych zasad, między innymi taka, że ogólnie podczas walk teoretycznie nie można się leczyć, aczkolwiek u mnie zasada zostaje trochę inna wprowadzona. Można leczyć się, ale tylko wtedy i taką ilością przedmiotów leczniczych, ile użyje przeciwnik. Czyli jeżeli przeciwnik nie użył w walce żadnego Full Restore'a, to ja nie mam prawa użyć niczego w tym stylu. Jeżeli przeciwnik użył dwa Full Restore'a albo dwa jakieś, nie wiem, tam Hyper Potiony, to ja też mogę użyć dwóch. Jeżeli przeciwnik jednak nie użył żadnego, no to niestety muszę sobie radzić też bez przedmiotów wzmacniających. Będzie dość ciężko, ogólnie macie cały opis wszystkich zasad tam na dole w opisie, a ja będę tak jeszcze, wiecie, przy okazji mówił, jeżeli akurat fabuła będzie tego wymagała. Dobrze, rozpocznijmy nową grę. Hej, witaj! Witaj w tym haku Pokémon, dokładnie. Mimo tego, że na początku mieliście napis Pokémon Black, to jest hak. Hak Pokémon, Pokémon Pitch Black. Mam na imię profesor Juniper, a wszyscy nazywają mnie profesorką Pokémon, czyli wstęp, oczywiście, jak to zwykle w każdej grze, Pokémon ten sam. O, proszę, i ten słodki Pok, a jakżeby inaczej. Tak, świat jest zamieszkiwany przez mnóstwo stworków, oczywiście, że wszyscy o nich wiemy. Jakżeby inaczej. Tutaj oczywiście przypominam, że jest to Pokémon, są to Pokémony z piątej generacji, więc mamy tutaj Pokémony do piątej geny. Więcej nie, szóstej i siódmej geny, nie spodziewajcie się. Dobrze. Tak, ta więź pomiędzy ludźmi a Pokémonami, wszyscy znamy to bardzo, aż zanadto dobrze. Czy mogę się przedstawić? Tak, oczywiście standardowo wybór, czy jestem dziewczyną, czy jestem chłopakiem. Nie, no może nie zmieniajmy płci. Wiem, że w dzisiejszych czasach to jest popularne, wiecie, żeby nagle, nie wiem, facet zrobił się kobietą, kobieta facetem. Ale ja tam, wiecie, nie idę aż tak bardzo z czasem i nie, dziękuję za takie zmiany. Dobrze, mamy, tak jest, Judy, okej. Startujemy, tak się nazywam, dokładnie, co za piękne imię, no dziękuję bardzo pani profesor, no czuję się niesamowicie, jak tak mnie chwalą. Ten młody... This young lady?
Ej, słuchajcie, w tej grze zostało parę rzeczy zmienionych. I już widzę, ej, zaraz, ta młoda dziewczyna to jest Charon? Ej, young lady, to jest na pewno młoda panna. Czyżby w końcu ktoś zrozumiał, że Charon to tak naprawdę więcej ma cech żeńskich? Przed chwilą mówiłem o tym zmienianiu płci i widzę, że tutaj jednak gra trochę inaczej to traktuje i jednak jest za tym, okej. Tak, może być trochę trudna, ale tak, jest... Ojejku, nie mam pytań. A ten młody mężczyzna to jest Bianca. Nie wierzę, serio? Serio zmieniliście płeć jednego bohatera i drugiej bohaterki? No nie wierzę w to po prostu, nie wierzę to. To no, masakra. Okej. Masakra, po prostu masakra. Tak, teraz rozpocznie się podróż, wszystko się rozpocznie. O, i tutaj profesorka mówi coś niesamowicie ważnego. Uważaj jednak, ta gra jest znacznie, ale to znacznie trudniejsza od normalnej wersji. Przeciwnicy, z którymi będziesz walczyć, będą mieć naprawdę silne Pokémony. O, jest w ogóle informacja, patrzcie, no normalnie jakby profesorka wiedziała, z kim rozmawia. Mam nadzieję, że masz kanał na YouTubie, ponieważ możesz wygrać fajne nagrody, to prawda. Jeżeli będziesz słuchać rad. I ogólnie, słuchajcie, Pokémon Pitch Black zostało właśnie stworzone dla YouTuberów. Są tam pewne zasady, ja prawdę mówiąc włączam swoje własne zasady, ponieważ chyba na tamtych zasadach nie było Nuzlocke'a, ale ja gram na swoich zasadach, więc poniekąd nie będę się słuchał pod tym względem tego. Tak, odwiedźmy świat Pokémon. Dobrze, jak mówię, ja mam swoje zasady, więc wiecie. O, zaczynamy jesienią, cudownie. Jak nagrywam, to jeszcze zima, jest wkrótce wiosna, ale tutaj mamy jesień, a jakżeby inaczej. Okej, jest to nasze pierwsze miasto. O, profesorka już gdzieś tam wbiła do siebie. To jest jej domek? Nie, to chyba nie jest jej domek, to jest chyba nasz dom. No tak, przyszła odwiedzić, zobaczyć co tam u nas. A, no tak, przyszła dać nam paczkę. Charon, Judy. Słyszałem od profesorki Juniper, dowiedziałem się czegoś. Masz Pokemona? Tak, w sumie to tak jeszcze nie do końca go mam, jeszcze go nie wyciągnąłem. A gdzie jest Bianca? Ja nie mam pojęcia, gdzie jest Bianca, to co już nie moje sprawy. Jest i Bianca, okej, okay. I ona on! Nie ona, on. Okej. Okay. OMG, jestem chłopakiem w tej grze, czy to nie dziwne? Ej, serio, ona inaczej wygląda, serio zrobili z niej chłopaka, co jest grane? No okej, okay, świetnie. Bianca. Tak, przestań łamać czwartą ścianę, naprawdę. Świetne! Jak widać, dialogi też są trochę pozmieniane. Dzisiaj jest ten dzień, w którym otrzymamy Pokémona od profesorki Juniper. Świetnie. Wiem o tym. Wybacz Judy, wybacz Charon. A więc, gdzie są te Pokémony? Tak, została dostarczona paczka Judy do twojego domu, a więc to ty ją pierwszy otwórz, oczywiście. A no tak, no mój dom to ja wybieram, a jakżeby inaczej. Okej. I możemy zobaczyć, jakie tam są Pokémony. Wydaje mi się, że tu są podstawowe startery, tak jak były w piątej generacji, ale zaraz się przekonamy dla pewności. Jest i liścik. Dałam tutaj trzy Pokémony. Jeden dla każdego z was, dla każdego z swoich przyjaciół. Tak, wybierzcie sobie. Super. I otwieramy i naszym oczom ukazują się trzy bole, w których mamy Tepiga, ognisty typ, Snivy, typ roślinny oraz Ashawat, typ wodny. Zwykle moim ulubionym starterem, którego bym wybierał, byłaby Snivy, czyli typ roślinny. Ale prawdę mówiąc, zamierzam w tej wersji podjąć trochę inną decyzję i zamierzam wybrać Tepiga, ognistego. Czemu? Nie wiem, jakoś tak ostatnio nabrała mi ochota, żeby zagrać świnią. Dobry, to jest dobre myślenie. Dobre myślenie to podstawa. Dobrze, wybieramy Tepiga. A jak żeby inaczej? Tepig wybrany, cudownie, jest już nasz. Ognista świnka nasza. Okej, okay, a więc ja wezmę tego Pokemona. Charon, weź sobie też. Tak, nieważne, jak on ma wybrać, jak już wszyscy wzięli, co nie? Jemu został... chciał Ashawata i tak od początku. Znaczy chciała. Muszę pamiętać, że to jest kobieta teraz. Każdy już wybrał Pokemona, a więc mamy to. Hej, wiem, stoczmy walkę. Szczerze, Bianca... tak, że lepiej nie powinniśmy toczyć walk w pomieszczeniu, w domu. No w sumie ma rację troszeczkę, chłopak ma rację. Nie martw się o to. Tak, nic się nie stanie niby. Ale wiecie, to jest mój pokój, więc proszę tutaj zachować spokój. Nie wiem, czy to jest na serio dobry pomysł. Okej, okay, Judy versus Bianca. Ale ciężko czytać Bianca jako facet w ogóle, czy jej wygląd... Ej, no widać, że to jest... No widać, że ma więcej cech męskich w tej wersji. Dobrze, Snivy. Okej, okay, Snivy. Wiecie, że w początkowej walce tak właściwie nie liczą się typy. Gorzej jak ja przegram i nagle będzie co? Ha, 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 zakończył serię po pierwszej walce. Może tak być. Szczególnie, że Snivy jest szybsza. Bije za 4, proszę cię, Tepig walnij z jakiegoś kryta. O, cholera. No niedobrze, niedobrze. Kurczę, znowu tackle.
Tylko nie krytykuj mnie. Znaczy, no wiesz o co chodzi, Snivy. Dobra, zabieram trochę więcej, ale niech użyję czegoś innego. Lira używa, chociaż to też jest ryzykowne, bo to obniży obronę. Jakbyś nagle trafił kryt, to bym miał przerąbane. I to tak porządnie, zdrowo przerąbane. Dobra, wydaje mi się, że jeszcze jeden atak na Snivy. Lir znowu, okej. Okay. Błagam cię, Tepik, zakończ już tę walkę. Nie chciałbym odpaść w pierwszym pojedynku albo w drugim, co gorsza. Wiecie, z żeńską wersją Czerena to już tym bardziej bym nie chciał. Świetnie, Tepik. Ale wydaje mi się, że doświadczenia to się dostaje tyle, że się nie wbija wyższego levela. No właśnie, to się dostaje akurat tak, żeby mieć prawie szósty. Kurczę, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. No niestety, uuuuhoho, jak zwykle. No i oczywiście mój piękny domek poszedł się walić. No zdarza się. No i co teraz? Tak, rozejrzy się dookoła. No zobacz, co żeś zrobił. Zobacz, co żeś zrobił, Bianko. Nie wiem, muszę się nauczyć jakoś to wymawiać. To będzie ciężkie. Co, wow, co się stało? No co się stało? Ślady, wszędzie ślady. Szalona walka. Szalona, szalona. Ale zdarza się. Tak, wybacz za twój pokój, Judy. No i co teraz się stanie? Aha, uleczy Pokemony. Świetnie. Czyli uleczył Biankowi. Może tak będziemy go nazywać. Bianko. O, Bianko to tak trochę nawet po włosku brzmi. A to jest Czerena. O, może będziemy tak mówić. Bianko i Czerena. Postaramy się to zapamiętać. Wierzę, że masz rację. Tak, nie będzie problemu. Czyli co? Jak jest już po prostu zniszczony mój pokój, to możemy toczyć kolejny pojedynek. Pogadasz? Tak, ty będziesz moim przeciwnikiem w mojej pierwszej walce. Zobaczmy, czy Oshawott da radę. Oshawott oczywiście typ wodny, więc może być trudniej. Ej! Ale mu wydłużyli... No dobra, rzeczywiście wygląda trochę jak dziewczyna w tym momencie. Co oni zrobili Czerenowi? Co byś to zrobili z nim? Jak tak można? Co jest grane? Dobra, tylko teraz kolejna ciężka walka, no bo wiecie, no kto więcej zabierze? Dobra, Tepig jest szybszy. Zawsze trochę tam plusik, też tackle. Tamten 4 Snivy zabierał, a Oshawott będzie zabierał... CO?! Jaja sobie robicie. Nie, to są żarty. To są żarty. Wy chcecie, żebym ja dostał zawału w pierwszej walce? Proszę cię, Tepik. On zabierze teraz mniej musi. Znaczy, jak trafi kryta, to mi zabierze równo połowę życia. Nie, no dobra, obniża. Ja cię kręcę. Jak on mnie przestraszył. No, kryt w pierwszym ciosie, no już... Nie przesadzajmy troszeczkę, nie przesadzajmy. Dobra, kończ to. Połowę życia krytem zabrał. Gdyby weszły mu dwa kryty z tackle, to już byłbym... To już bym padł. To już byłby koniec. To byłby GG. Dobra, seria. Czekajcie, atak plus 2. No, atak trochę mu się podwyższył i dobrze. Musimy czekać, aż Tepik dostanie jakieś tutaj, wiecie, w końcu dobre statystyki. Tak, masz to uczucie. Czujesz, że jesteś w końcu trenerką. Super. Super, Czereno. Dobra, no i teraz przeprosić idzie naszą matkę za to, że rozwalili mi pokój. No tak, no bo oczywiście, no bo jak co, przeprosić pewnie niech ona sprząta. O to wam chodzi, tak? Bo sami nie umiecie posprzątać po sobie. Sami to rozpoczęliście i tyle się stało. Bardzo nam przykro z powodu tych problemów, madam. No cóż, posprzątamy. O nie, Bianko jednak chce posprzątać. Posprzątacie? Nie przejmujcie się tym, zajmę się tym później. Nie powinniście się spotkać z profesor Juniper? No tak, nasza matka jak zwykle siedzi w tym małym domku, nie ma co robić, to chociaż posprząta. Okej, tak, dziękujemy. Chodźmy już do profesor Juniper. Będziemy czekać na ciebie przy laboratorium. Okej, spoko. Och, czekaj, ja najpierw muszę udać się do domu. Dobrze, Bianko, idź sobie do domu, idź sobie do domu. A nasza matka co? No nie ma, teraz pewnie mnie zwyzywa, wiecie. Wszystkie matki są takie, że przy kolejach to zawsze nic się nie stało, ale potem nagle przy... Jak sami na sam dostajecie, to nagle to twoja wina, ten syf w pokoju to twoja wina, ty żeś to zrobił. Mój Judy, walki Pokémon są takie żywe, nieprawdaż? Aha, no są, dokładnie, dobra, ona na cechę jednak nie zwyzywa. Tak, przypomniała się jej pierwsza walka Pokémon, proszę. I wiesz co? Po tej walce musisz uleczyć Pokémony. O, dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję. Takie coś to ja podziękuję za takie coś, aż serdecznie. A co to dostajemy? Co to było, bo nie pamiętam. Nie pamiętam, jak to się ładnie wymawia. Extranscaver, powiedzmy. Moja genialna wymowa. So good. Musisz podziękować profesorowi, prawda? Profesorce, bo to jest ona. Na szczęście profesorki nie zmienili płci. Na szczęście, jej nie. Chyba. Chociaż jeszcze kto wie, może zaraz się przekonamy, że dopiero co wróciłam z operacji plastycznej. Któż to wie? Lepiej się nam szybko dostań. Dobra, już tam zaraz idziemy. No to jest nasz piękny, duży dom. Oczywiście tylko my mamy w tym domu łóżko. Nasza matka nie ma, śpi na podłodze. Zdarza się.
Okej, okay, i Bianka gdzieś poszła. Gdzieś poszła, nie wiem, czy ja mam za nią gonić, czy mam ją olać chwilowo, nie pamiętam do końca. Aha, czy mógłbym udać się do domu Bianko? Bianko, zaraz tam pójdziemy. Okej, okay, wiele rzeczy może robić różnicę, super. Który to jest jej dom? Nie wiem, czy po prawej, czy po lewej. Tu jest dom Czereny, czyli to jest dom Bianko. Tutaj mieszka Bianko, okej. Okay. I co, Bianko? Wow, nie, nie, jeszcze 1000 razy nie. Ale ja będę dobrym trenerem. Tak, mam Pokemona i wszystko inne. Jestem gotowy na podróż. Co tu się dzieje? Czyżby, nie wiem, ojciec pobił Bianko i wiecie, nie, nie wyjdziesz z tego pokoju, nie pójdziesz na swoją wielką przygodę. Och, już wszystko okej, okay, jest dobrze. Będę czekać przed laboratorium, dobrze? Co tu się stało? Panie ojcze Bianko, co tu się dzieje? No, on nawet nie ma imienia, widzicie? Dobrze wiedziałem, ojciec Bianko, cudownie. Co to jest za nonsens? Jak mój syn może, tak, nie wie nic o świecie i zamierza ruszyć się na przygodę z Pokemonem? Jak widać. A co na to matkę? Nie przejmuj się moim mężem, mój drogi. Tak, on jest po prostu na to opiekuńczy. Wszystkie dzieci wyruszają na swoją przygodę. No tak, no bo co to dziwnego, że ma się 11 lat i się samemu rusza w wielką przygodę przez świat, gdzie was wszystko może zabić. Tak. Tak to wygląda. Tak to wygląda naprawdę. Świat Pokémonów jest cholernie okrutny. I pogódźcie się z tym. Pogódźcie się z tym. W anime to wiecie, aż przeżył piękną przygodę. Ale nie oszukujmy się, pewnie większość dzieciaków nigdy już nie powróciła do domów. Mogło tak być. Dobrze, okej. Okay. Chodźmy spotkać się z profesorką. Dobrze, idziemy więc. Idziemy. Ale co ona tak właściwie nam jeszcze da? No, dała mi Pokémony. A, chyba że Pokédexika. Nieprawdaż? No, witam. Hej, czekałam tutaj na was, młodzi ludzie. Pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Profesor Juniper. Przecież byłaś w intrze gry. W końcu ktoś to powiedział. Jejku. Dobrze, Czerena masz. Czerena, mam wrażenie, że ma większe jaja, będąc kobietą, niż wcześniej, jak była mężczyzną. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tak mi się wydaje. Chodź tutaj, Czereno. Tak, teraz to ty łamiesz czwartą ścianę. Dzisiaj jest ten dzień, pamiętacie wszyscy? Tak, musimy załatwić formalności. A więc jeszcze raz, no tak, no formalności to formalności. Mam na imię Profesor Juniper i jestem badaczką tych stworów, które nazywają się Pokemonami. Dokładnie. Tyle to ja wiem, co się dzieje. O, to niesamowite, już stoczyliście walkę Pokemon, a więc może... tak, jak widać, Pokemony już wam ufają. Czy chcemy nadać imiona? Oczywiście, że chcę nadać imię. Kurczę, wiedziałem, że wybiorę świnkę, jeżeli będą zwykłe startery, ale jest płeć męska. Miałem nadzieję, że będzie się nazywać, że to będzie kobieta i nazwę ją po prostu Pepa. Ojciec Pepy to chyba jest po prostu ojciec Pepy. Nazwę cię, będziesz miał piękną ksywkę, no niesamowitą ksywkę, którą pokocha każdy. Pep. To jest, słuchajcie, młody Pep. Mam nadzieję, że podoba wam się ksywa, bo myślałem nad nią dniami, tygodniami, miesiącami, żeby wyszła idealna i... jest dobra. Tak, Pep to jest imię. Pep to jest to imię. Tak, jest świetne. No, dokładnie, przecież myślałem miesiącami nad nadaniem ksywy mojemu starterowi. Tak, i teraz, kiedy już macie Pokémony, czas na Pokédex, prawda? Czerena, zamknij się. Nie przerywaj jej bez przerwy. Naprawdę, profesorka Juniper chce być grzeczna, miła, chce nam wszystko powiedzieć, a Czerena się wymądrza. No niestety. Pokédex, tak. Już się wkurza, nawet profesorka się wkurza na Czerena. Wiecie, że zawsze w szkole była taka osoba, która... nauczycielka coś mówiła, ale zawsze ta jedna osoba musiała co chwilę tam podnosić rękę i przerywać. To było wkurzające. Mam nadzieję, że nigdy nie byliście tego typem osoby. Nie byliście, prawda? Mam nadzieję. Dobra robota, Czeren. A więc już uczyłeś się czegoś odnośnie Pokemonów. O, a tacy byli najgorsi. Szło się na dany temat, co nie? Tam jeszcze teoretycznie nikt nie miał czasu się uczyć. Był już, wiecie, mieliśmy, nie wiem, powiedzmy, uczyć się, nie mam pojęcia nawet o jakichś roślinkach na biologii. No ale oczywiście ktoś już musiał wcześniej w domu przerobić wszystkie tematy już do przodu, 10 tematów do przodu, żeby przerywać co słowo. Dokładnie takim człowiekiem jest Czerena, więc miejmy się na baczności z tą... z tą denerwującą babką, która kiedyś była mężczyzną. Ależ to wszystko poplątane. Niesamowicie. Tak, pozwól mi jednak wyjaśnić wszystko od początku. Dokładnie, niech sobie profesorka coś tam powie. Pokédex to jest niesamowicie zaawansowana maszyna, która rejestruje każdego Pokemona, którego spotkacie.
I co? Aha, i chcę, żeby wasza trójka odwiedziła tak wiele miejsc i spotkała tak wiele Pokemonów w regionie Unowa, ile tylko się da zapewne. Okej. Okay. To jest moja prośba. Judy, Czeren, Czerena, Bianko. tak, jasne, uzupełnię, nie ma sprawy. Wierzę, że dam radę. O, jak żeby inaczej. Tak, tak, pani profesor, dokładnie. Dziękuję bardzo. Przez ciebie stałem się trenerką Pokemon. A więc tak, spełnię twoje życzenie. No, Czerena jak zwykle czarująca. A dziękuję wam bardzo, super. To jest najlepsza odpowiedź, no i otrzymujemy to niesamowite urządzenie na start. Nie ma to jak dać wysoko zaawansowane urządzenie, które pewnie kosztowało wiele tysięcy 11-latkom. Kolejny genialny zamysł. Na pewno nie mają co robić z hajsem w tym pokemonowym świecie. Tak, teraz was nauczę jak spotykać pokemony i mamy udać się na drogę numer 1. No to dobrze, udamy się. Udamy się. Czemu nie? Oczywiście. Tak, musimy podróżować, aż tego nie uzupełnimy. Jest tutaj cokolwiek ciekawego? Nie. No tutaj też nie ma łóżka. No w sumie to jest jej laboratorium, to nie musi tutaj spać. Czego ja oczekuję? O, nasza mama przyszła. O, Bianko, co jest? Hej, Judy, ruszę się. No, co mnie przepychacie od razu? Och, tu jesteście i... tak, co powiedziała profesorka? Poprosiła was, żeby uzupełnić Pokédex? Nie mogę w to uwierzyć, a więc naprawdę, to się dzieje. Wiedziałem, że o to poprosi. Dlatego przyniosłam wam, waszej trójce, mapę, super. No i nawet jeszcze dostajemy mapę, żeby wiedzieć, na jakich drogach łapać pokemony. Bo przypominam, że na Nuzlocku jest taka ciekawa zasada mówiąca, że można złapać tylko jednego pokemona, pierwszego pokemona, którego spotkam na danej ulicy. Jeżeli pokemon się już powtórzył, czyli przykładowo, nie wiem, Rattata była i złapaliśmy ją, a potem się pojawi kolejna Rattata, to niestety nie możemy już jej złapać po raz drugi, wiecie o co chodzi. Ani Raticate'a. Zresztą macie wszystko w opisie, więc czytać tam proszę. Proszę, Czeren. No, dokładnie. Zaopiekuję się tą mapą. Tak, tak, Czerena. Zaopiekuj się mapą. Weź tam ją, nie wiem. Troszcz się o nią. Niesamowite. Ten to jak już coś powie, to naprawdę to powie, co nie? Aha, już nie trzeba się przejmować moim pokojem. Jest już wszystko pięknie wyczyszczone. Świetnie, dzięki, mamo. Ach, i Pokémony są takie słodkie, ale mają dość mocy, żeby zniszczyć sypialnię. To jest naprawdę coś. Okej, okay, dobrze. No i co? Spotkamy wiele, tak, dorosłych w świecie. No dokładnie. Często walczy się z dorosłymi, a my jesteśmy przecież biednymi dziećmi. No, to ma sens, że zaczepiają nas dorosłe osoby. Wiecie, teoretycznie powinienem, jak podejdzie do mnie dorosły trener Pokémon, to powiedzieć: ej, przepraszam bardzo, ale ja pana nie znam. Ja z panem nie będę walczył, a tym bardziej rozmawiał. Wiecie, tak to powinno wyglądać w prawdziwym świecie. No niestety Pokémony uczą wielu złych nawyków, ale zdarza się. Jest na drodze numer 1, no tak, tak powiedziała. No już chodźmy tam, ja tu już też się spieszę, chcę tam iść. Mamy piękny, o, ale się daleko przeszli. O, a tu jakaś mała dziewczynka. Zapewne nasza jakaś znajoma z dzieciństwa. Ale nic ciekawego nie mówi. No i co, no to idzie, o i Bianko już musi zaczepić. Judy, tędy, no. Co ty nie powiesz, Bianko, co ty nie powiesz? Tak, tutaj właśnie zaczyna się nasza wspólna podróż. Wszyscy zaczniemy w tym samym momencie nasz pierwszy krok. Cudownie. Hej, Judy. Tak, dobra. Rozumiem, o co ci chodzi, Bianko. Okej, okay, mamy razem ruszyć. O, proszę, nasze pierwsze wspólne kroki. No, czuję się jakbym, nie wiem, był niemowlakiem, który zaczyna raczkować. Cudownie. Jeszcze z kumplami. No to już w ogóle. No po prostu friendship na najwyższym poziomie. Ojejku. Not the Pokemon Catching Demo. Aha, okej. Okay. Już o tym wiemy. Dobrze, chodźmy czym prędzej tutaj zobaczyć, co tu się dzieje. Profesor Juniper. Czekała tutaj nas pani. Tak, teraz kiedy już tu wszyscy jesteście, to wam wytłumaczę, o co chodzi. Pokédex, tak, update'uje się za każdym razem, kiedy spotkacie jakiegoś Pokemona. I tam tak, żeby zdobyć więcej informacji o danym Pokemonie, musimy oczywiście go złapać. Dokładnie. No i co, teraz zapewne nas nauczy, jak to się robi, jak się łapie Poksy. Patrat, ooo! Patrat to jest jeden ze złych Pokemonów. Pamiętam, jak kiedyś rozpocząłem serię i jeden Patrat mnie rozwalił. Chyba to była seria z Pokemon... Nie pamiętam, może z White'ów? Przypomnijcie mi, jak pamiętacie, w której to Patrat mnie rozwalił na początku. No zobaczymy, nie mam pojęcia. No wiemy już, że Patraty tutaj występują. No może Patrat to nie jest szczyt moich marzeń, ale chciałbym jakiegoś chyba Pokemona z piątej geny złapać. A Patrat jest z piątej generacji, to w sumie czemu nie? No i oczywiście profesorka uczy nas całkowitych podstaw, a czemu by nie inaczej? No i zapewne złapiesz tego Patrata, czyż nie? Złapiesz czy nie złapiesz? Złapała, gratulacje.
No to gratulacje, proszę, profesorko. Zobaczymy, czy dostanę od razu pokemony, bo wiecie, czasami jest tak, że trzeba przejść przez daną drogę bez pokeboli, potem można się wrócić, jak się już pokebole ma, ale mi się wydaje, że ona nam da od razu pokebole. Zaraz się przekonamy. Tak, najpierw trzeba obniżyć pokemonom trochę HP, dokładnie, sparaliżować, cokolwiek. Znam te zasady, kobieto. Dostałem pokebole, cudownie, pewnie z 5 albo 10, pewnie więcej nie. Pokebole są po to, żeby łapać pokemony. No, co ty nie powiesz. Nazwa chyba sama mówi. Będę czekać na was w Akumula Town. Nie pamiętam, czy to było to kolejne miasto, czy jeszcze kolejne, ale chyba to już to teraz kolejne, tak mi się wydaje. O Boże, to było głupie. Wszyscy przecież wiemy, jak łapać pokemony. No dokładnie, Czereno. Wiemy o tym. Udaje się już do Akumula Town. Myślę, że też tam ruszam. Tak, będę mogła kupić w sklepie więcej pokeboli. A jak żeby inaczej? Ej, czekać chwilę, hej, słuchajcie, Judy, Czerena, mam coś śmiesznego, no o co chodzi? Ale musimy już ruszać, domyślam się, że profesorka już pewnie czeka tam na nas. Czy nie możecie posłuchać chwilę? No Jezu Chryste, no już po prostu Bianko się denerwuje. Bianko się już denerwuje, widać, że jego włoskie korzenie z Rzymu już biorą górę tutaj w trakcie tych rozmów. Dlaczego nie możemy złapać więcej pokemonów? Tak, przecież już możemy, taka prawda. Aha, czyli kto złapie więcej, to po prostu ten wygrywa, ten jest zwycięzcą. Ej, ja gram na Nuzlocku, to nieuczciwe, nie mogę aż tylu łapać, taka prawda. O, to nawet brzmi interesująco. Tak, wszyscy chcą teraz zapełnić strony swojego Pokédexa, świetnie. No super, ja i moja Snivy damy z siebie wszystko. Okej, ludzie, no wydaje mi się, no tak, mamy już te pokebole, prawda? Dobra, mogę już cokolwiek robić? Chyba mogę. Dobrze, przekonajmy się, ile tego mamy. Pokebole, jest ich 5. Słuchajcie, to jest pierwsza droga, na którą wbijamy i... Co tu dużo mówić? Co nas czeka? Któż to wie? Nie wiem, mam nadzieję, że to nie będzie... Nie wiem, w sumie nie wiem, co to może być. Patrat może być, no Patrat to niech jeszcze będzie z 5. geny. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś fajnego się trafi, tak więc... Pierwsza trawa. Normalnie tekst jak przed jakimś wypaleniem jointa. Ale nie o to chodzi. Idziemy. Nie ma tak jak przejść przez swoją pierwszą trawę i nie spotkać dzikiego poksa. O, okej, okay. Cofnęliśmy się i... O kurde, jeszcze płci żeńskiej! Holy shit, to jest Sintrit! O mój Boże, wspomnienie puszystej nagle odrodziło się w mojej głowie. Tylko, że to jest Pokémon typu normal, jak będzie miał takla, może mi dużo tym zabrać. O, ma Scratcha! Okej... Okay. Dobra, 3 HP. Wiecie co, boję się, że go załatwię kolejnym ciosem. Ej, kurczę, puszysta od początku przygody? To jest niesamowite, że mogę mieć takie oferta. No zaraz zobaczymy. Proszę cię, Sintrit, złap się. Jest! No ludzie, no chyba nie mogłem spodziewać się piękniejszego startu. No dostałem najpiękniejsze wspomnienie dla mnie. Piękne wspomnienie, puszysta. Obiecuję ci, że nie skończysz tak jak ta poprzednia puszysta. Niektórzy nie pamiętają pewnie tego, ale jak nie, to proszę nadrabiać serię, ale... Nuzlocke, ale no to może sobie... Może nie wspominajmy, może na razie, wiecie, puszysta niech... W ogóle ma już wysoki level, to już w ogóle cieszy. Jest świetnie. Świetnie. Puszysta, no po prostu, no chyba lepiej być nie mogło. No serio, no lepiej zacząć tej serii nie mogłem absolutnie. Świetnie. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. To jest w ogóle seria, w której będę musiał też dużo trenować pokemony. I to tak serio, serio dużo. Ponieważ przeciwnicy, liderzy, trenerzy mają wyższe poki niż normalnie. Dlatego trzeba serio expić, bo inaczej szybko skończymy tę serię. Ja myślę, że expieniem będę się zajmować tak w sumie to poza odcinkami. Znaczy nie poza odcinkami, tylko na przykład będę robić cięcia. Żeby to też za długo nie trwało. O, proszę, ile już złapałeś? O, ma 2 pokemony ze sobą, proszę bardzo. A ty, Bianko, ile masz? Tak, najwięcej, dokładnie. No, pochwal się. Tak, 2. Wszyscy mamy ten sam numer Pokémonów, no świetnie. Ja więcej nie mogłem mieć, masakra. Nie mogłem, no co ja zrobię? Tak, akumulator nie jest już przed nami, profesorka tam na nas czeka. O! A, to był telefon po prostu, to co ona dała nam. Okej, okay, to był telefon. Hej, co tam u was słychać? Czy tak, jesteście już gotowi? Tak, jesteśmy przed miastem w sumie. Teraz jestem tak właściwie przed wejściem. Ej, ale tutaj nie zostały poprawione. Tutaj Czerena nie ma długich włosów, a Bianko ma... Tu nie zmienili wyglądu, jak tak można? Ale to byłoby pewnie dość ciężkie do zmienienia. Nie ma co, dobra, jest przed Pokémon Center. Okej, okay. Wybierzemy się tam czym prędzej.
Ja ogólnie, wiecie, zarys fabularny tych gier oczywiście kojarzę, no bo grało się, ale muszę powiedzieć, że wiem, że będzie trzeba trenować, że gdzie nas mogą mniej więcej, to jest w sumie dobre do tego Nuzlocke'a, bo wiem, gdzie mogą mnie czekać jakieś takie trudne walki. Znaczy, wiem tyle, ile pamiętam, a ile będę pamiętał, zobaczymy. Ach, Judy, tu jesteście. Tak, chodź za mną. Aha, teraz nas pewnie opisze nam Pokémon Center i jak to wszystko się prezentuje. No dobrze, dobrze, czemu nie? To jest centrum Pokémon. Dobra. O, jest Bianką, jakżeby inaczej. Och, czekajcie na mnie. A gdzie jest Czelena? Nie mam pojęcia. Pewnie już wszystko wie i se poszła gdzieś. Zdarza się. Tak, to jest naprawdę niesamowite miejsce, ponieważ twoje Pokémony mogą być tutaj uleczone. I to absolutnie za darmo. Ta Blissey, którą tu widzisz, zna angielski. Serio? Gadająca Blissey? Tu nie ma siostry Joy, tylko jest gadająca Blissey? Okej. Okay. Hej i witaj w Pokémon Center. Aha, ona jest po prostu gadającą Blissey, no cudownie. Czy chcę uleczyć? No z wielką chęcią, jak najbardziej. Nie pogardzę leczenie Pokémonów. Dobrze, dziękuję. Można. Dobrze, dziękuję, że czekaliście. Pokémony są uzdrowione, fajnie. Okej. Teraz kiedy już są uzdrowione, możesz użyć na przykład PC. No oczywiście tutaj odkładamy poki, wszyscy to wiemy, każdy to dobrze zna. Wiecie, że tam znajdą się boksy o nazwie u mnie Niebo Piekło. Mam nadzieję, że żaden z moich Pokémonów tam nie powędruje ani do jednego, ani do drugiego boksa. Oby nie. Byłoby miło. Profesorko, to jest napisane czyś PC. Dlaczego jest czyś? O, no właśnie, bardzo dobrze, Bianko. Naprawdę świetnie obserwujesz wszystko. Dobre pytanie. Chciałbym na nie odpowiedzieć, ale chwilowo je zignoruję. Okej, miła pani profesor, nie ma co. Tak, ktoś to jest człowiek, który stworzył ten system. Myślę, że kiedyś pewnie spotkacie tego kogoś. No świetnie, pewnie kiedyś spotkamy. Ale jak widać, dzisiaj nie dowiemy się, kim on jest, bo profesorka ma olała nas całkowicie nasze pytania. W sumie pytanie Bianko. A to jest Pokémart, tak. Tutaj możemy kupować przedmioty, no to wiadoma sprawa, jakżeby inaczej. Ona teraz wraca do Nuwema Town. I teraz, kiedy dostaniecie się na Striathlon City, spotkajcie się z osobą o imieniu Fennel. Ona jest moją przyjaciółką z dawnych lat i jestem pewna, że będzie w stanie wam pomóc. Powodzenia. No to powodzenia, bardzo mi miło było. No i co? Co tam, Bianko, u ciebie? Och, chcesz coś kupić? Potiony, pokebole są dość ważne. Tak, są dość ważne. Teoretycznie nie wiem, czy w najbliższych walkach ktoś zamierza się leczyć, ale uważam, że i tak potiony warto zawsze mieć, chociaż z jakieś 3. Chociaż, tak, wiecie, poza walką mogę leczyć, mogę używać przedmiotów, ale w trakcie tylko wtedy, kiedy przeciwnik użyje. Zobaczymy, czy przeciwnicy będą używać, czy nie. Ja ogólnie tej serii strasznie się boję, powiem wam. Niektórzy mogą się śmiać, ale naprawdę, to, że ja wziąłem Pokémon Pitch Black na Nuzlocke, to jest trochę szaleńczy pomysł. Oby z niego coś dobrego wyszło, a nie same złe rzeczy. Aha, tutaj maile mogę sobie kupić. To nie, dziękuję bardzo. Słuchajcie, teraz pójdę na szybciutki trening. Wyekspimy trochę poki. Aha, coś tam się dzieje. Okej. Pójdziemy tam za chwilę, ale najpierw zajmiemy się ekspieniem poków, więc wracam do was za chwilę, kiedy moje Pokémony już osiągną, no ja wiem, 8, 9, 10 level, jakoś tak. Uwierzcie mi, trenowanie jest ważne, więc zobaczcie zresztą sami, że nie ma co się śmiać. Trenować trzeba. Dobra ludzie, ja już jestem po treningu i uwierzcie mi, zajęło to dość długo. Doekspiłem łącznie moje poksy, słuchajcie, na level 10. Ktoś teraz może powiedzieć, 10 level na tych niskich poziomach ekspiłeś? A ja owszem, ekspiłem. Ale uwierzcie mi, w tej serii wiem, że trzeba mieć Pokémony dobrze wyekspione zawsze. W ogóle pokażę wam statystyki moich poksów. Tutaj nasz Tepik, czyli Pep, ma naturkę Careful. Ona zwiększa Special Defa zamiast specjalnego ataku. No tak, obniża specjalny atak. No to on lepiej, żeby miał mocniejszy fizyczny atak. Szkoda, że nie ma naturki pod fizyczny atak. Przydałoby się. Blaze, jak dostanie ognistymi ciosami, to wiecie, silniejszy itp. No to niestety ten Ember jest trochę nieskuteczny. Lepiej już chyba bić tym taklem za 50. No bo mamy lepszy fizyczny atak. Wiem, że to Embera jeszcze, wiecie, jest troszeczkę staba, ale chyba lepszy takl póki co. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o Puszystą, to Puszysta ma naturkę Naughty. To jest naturka, która zwiększa atak na rzecz zmniejszając specjalny def. To jest dobre. To jest naprawdę spoko. To jest niezłe.
zwiększenie ataku fizycznego takiemu właśnie Pokemonowi. Ja tam narzekać jakoś bardzo nie będę. No i tutaj jak widzicie naucza się poszysta quick ataku, no to coś już tu jest, no to tutaj niestety nasz tepik, tylko Ember taki z tych fizycznych, nie ma nowych ciosów, no ale tak niech będzie, tylko z moim fartem pewnie nie trafię. Okej, okay, zobaczmy co to za zgromadzenie tutaj ludzi się znalazło, jest i Cherena. Judy, chodź tutaj na chwilkę. Co się dzieje? Co to się odwaliło się? O proszę, co za zielonowłosy jegomość, mam na imię Getis i jestem tutaj, żeby reprezentować Team Plasma. Dzisiaj, panie i panowie, chciałbym porozmawiać odnośnie, co? Pokemonowej wolności? Co? Ale OMG, o co chodzi? Wszyscy takie, o co ci chodzi, stary? Myślę, że większość z was wierzy w to, że ludzie i Pokemony są partnerami i żyją po to, żeby żyć razem i potrzebują siebie nawzajem. W każdym razie, czy to jest naprawdę prawda? Czy pomyśleliście, że może ludzie tylko oszukują się, że to jest prawda? Ale o co ci chodzi tak właściwie? Ludzie są... że Pokemony są takimi przedmiotami dla samolubnych działań trenerów. Tylko nazywają ich w trakcie walki partnerami. Aha, a tak to są gorsze, tak? Jakie reakcje? LOL, XD, Ruffle. Najlepsze reakcje ever. Nie ma co. Widzę, że wszyscy mają tego kaznodzieje całego, kaznodzieje dość i nie wierzą w jego żadne słowa. Teraz, panie i panowie, Pokemony różnią się od ludzi. Tak, mają swój nieznany potencjał. O co ci chodzi, kolego? O co ci chodzi tak właściwie? O, wszyscy takie, nikt nie wierzy w to, nikt cię nie słucha, zajdź z trawnika, buu, złaź stamtąd. To prawda. Musimy wyzwolić Pokemony. Stary, weź ty się, puknij w łeb, tyle mogę powiedzieć mu. Co ty gadasz za głupoty? To tak nie jest, przecież Pokemony i ludzie to przyjaciele, co prawda czasami giną w walce, ale no... Zdarza się, giną jako przyjaciele. No chyba, że zrobią coś głupiego, to wtedy jako wrogowie. Ale wiecie, różnie to bywa. W każdym razie złaź już Getty z tego trawnika, wynocha stąd, no. Zabierać graty i wynocha z trawnika. Tylko udeptaliście, tylko zepsuliście i tyle. Tyle, jeżeli o to chodzi, no. Po co to wszystko było, to ja nie wiem. To ja nie wiem normalnie. No i co ludzie powiedzą? Odnośnie tej przemowy, co wy o tym myślicie? Tak, wolność Pokemonów, czy to jest w ogóle możliwe? Właśnie, o co wam chodzi? Tak, najlepiej to niech ludzie się oddzielą, niech se wylecą na inną planetę. To pewnie ten cały Getis miał na myśli. O proszę, twoje Pokemony. Co? Powiedział? Ej, o czym ty mówisz? Ej, powolutku, gadasz trochę za szybko. Co ty powiedziałeś, że Pokemony mówią, rozmawiają? Jakieś dziwne rzeczy wygadujesz. Tak, one rozmawiają. Och, wasza dwójka tego nie słyszy. Jakież to smutne. Jakiś pomyleniec słyszy Pokemony. Albo jest z najnowszego filmu Pokemon Detektyw Pikachu. Ale nie, tamten był ciemniejszej karnacji, to nie jest ten sam koleś. Mam na imię N, a ja mam na imię Cherena, to jest Judy. Zbieramy nasz Pokédex, żeby wyruszyć tam w podróż. A moim głównym celem jest zostać jeszcze przy okazji czempionem. Pokédex? Czy to znaczy, że musisz złapać wiele Pokemonów Pokeball do tego? Też jestem trenerem. Ale tak, nie zamierza brać w tym udziału, mówisz. Czy Pokemony są w ten sposób szczęśliwe, jak są w bolach? No są, sary. Ty już wiesz lepiej. Ty jesteś Judy, czyż nie? Pozwól, że znowu usłyszę głos twoich Pokemonów. Przepraszam, proszę łapka trzymać ode mnie. I to jak... Żartujecie. N zawsze wyglądał trochę jak kobieta, ale... Naprawdę, widzieliście krótkie spodenki. N normalnie miał długie spodnie. No nie mówcie mi, że ten N to jest kobitka. Dzieją się dziwne rzeczy, jak widać. Teraz nie wiem, czy lepiej Sembera, czy lepiej Stakla. Dobra, może bij Stakla najpierw. Scratch, okej. Okay. To jest Pokémon typu ciemność. Szkoda, że nie mamy jakichś ciosów walczących. Przydałyby się. Wow, krytyk! Pep! Ja cię kręcę! Pozwól usłyszeć głos twoich Pokémonów. Ej, odwal się, kobieta, jesteś pomylona. Mówię, chyba kobieto. Dobra, ej, Pep zrobił grę. 10% szans na kryta. I Pep trafił z kryta. No gratulacje. Świetnie. Rozwalony. Cieszę się niesamowicie. Pep wbił 11 level. Jak tam statystyki? Atak zwiększony o 1. Okej, może być. Nie jest najgorzej. O kurde. I teraz jest, że Pep chce... Znaczy, że Ena. Jest, czemu wszyscy mają inną płeć? Chce wyrzucić jakiegoś Pokemona. Widzicie, ja gram na ustawieniach, nie Seta Shift. I mimo wszystko teoretycznie mogę zmienić Pokemona w walce, ale nie wiem, kogo wyrzuci przeciwnik, co jest mega interesujące. Dobrze. Tak więc... Czy zmieniamy? Nie zmieniamy, zostawiamy.
Glemiał, o kurcze, Glemiał na początek gry jest dość niebezpieczny, bo Glemiał jest Pokemonem typu normal, co znaczy, że ma staba obciosów normalnych. Fake out? O kurde. Dobra, 6 HP poszło się walić. No nie, no mają fake outa, no weźcie sobie. Nie róbcie ze mnie żartów, Scratch. Co? Ej, mieliśmy 21, zostało mi 9. To znaczy, że zabrało mi, czekajcie, było 21, chyba 21. 9, czyli zabrał mi 12 HP. Jeżeli znowu trafi skryta, to leżę. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby nie trafił skryta. Trzymajcie kciuki. Tylko nie kryt, tylko nie kryt, tylko nie kryt. Tylko nie kryt. Jejku, dobrze. Zaryzykowałem, ale no, miał farto, że trafił jednak z tego kryta. Dobra, w tym momencie to nie ma co. Trzeba zmieniać. Trzeba zmieniać i to szybciutko. Ja cię kręcę, Puszysta, proszę cię. Masz quick attack. Puszysta ma quick attack, będzie szybsza. Ale znowu skresz, tylko Puszysta ma słabszą obronę też. Co? Znowu kryt! Czekajcie, zabrał 28, znaczy 28 miałem 13, zabrał mi 15 HP, czyli zabierze około 8-7 HP. Proszę cię, Puszysta, walnij raza mocno, żeby nie trafił się kryt. Dobrze! Widzicie? Miałem farta, że Pep strzelił z kryta, chociaż na przeciwnik trafił dwa razy z kryta. Ale widzicie, że XP-nie Pokemonów w tej serii, to ja wam mówiłem, że to jest konieczność absolutna. Konieczność absolutna. Dobra, to jest chyba Ena, ja mówię, to jest, patrząc, nie no, to jest kobieta, to naprawdę jest kobieta, słuchajcie. W tym momencie nawet N ma inną płeć. No do czego tu dochodzi? Tak długo jak Pokémony będą w Pokébolach, Pokémony nigdy tak nie będą perfekcyjne. Zamierzam zmienić świat dla Pokémonów, ponieważ są moimi przyjaciółmi. Oj, kolego, coś jest z tobą nie tak. Co za... O, potwierdzenie mamy. Co za dziwna dziewczyna. No N jest kobietą. Ja cię kręcę. Co tu się dzieje? A nie zamierzam się tym przejmować. Tak, trenerzy i Pokémon mogą sobie pomagać nawzajem. Dobra, ruszam dalej. Kolejne miejsce to lider w mieście Striation. Tak. O kurczę, ja już się boję, jak tutaj walka z Eną, jakkolwiek dziwnie to brzmi, była taka trudna. To czego spodziewać się dalej? Czego spodziewać się dalej? Powiem wam, że nie wiem, czego spodziewać się dalej. Chyba samych strasznych rzeczy. Ja cię kręcę, no ta seria, no musiała być zła. Ja wiedziałem, że to będzie stres i zdenerwowanie i zobaczycie. Zobaczycie jeszcze, że to wpłynie źle na mój stan psychiki. Przekonacie się. Dobra, kupię sobie jeszcze 5 pokeboli. Teraz w sumie w trawie mogą być słabsze Pokemony, więc może lepiej jednak więcej tych pokeboli spróbować rzucać od razu. No zobaczymy. Czy cokolwiek, ktokolwiek nam tutaj ciekawego powie? Bo tak mnie to nawet interesuje. Wiecie, w tej wersji możliwe, że dużo osób może dawać nam jakieś fajne przedmioty, więc przedmioty na początku gry to już w ogóle jest coś niesamowitego, co by się mega przydało. Najlepiej jakieś berry, bo wiecie, przedmiotów teoretycznie używać, no nie mogę takich, wiecie, w walce, że już, ale mogę na przykład dawać moim Pokemonom berry. To byłoby dość spoko. Albo w ogóle coś, co zwiększa na przykład jakieś fizyczne ciosy, albo chociaż ogniste dla Tepiga, albo jakiś przedmiot zwiększający normalne ciosy dla właśnie Puszystej. Dobrze, zwiedźmy tutaj jeszcze te okolice. Oj, Ena, przestraszyłaś mnie. En to jeszcze jakoś to brzmiało, ale Ena? To tak trochę dziwnie wszystko brzmi. Takie jest moje zdanie, powiedzcie sami, co o tym wszystkim myślicie, bo ja sam nie wiem. Aha, posłuchamy muzyczki. Serio, nie chcę słuchać. Aha, dobra, już tyle chcę słuchania muzyczki. Tak, zagrajcie sobie. Coś tu grają, ale nie, dziękuję. Nie zamierzam słuchać tutaj, nie wiadomo jak ile grają. Grę przyspieszam, żeby szybciej chodzić, ale nie ma możliwości tutaj jakby, znaczy nie, no jeszcze butów nie dostaliśmy. Czy byliśmy w tym domku? W tym chyba nie byliśmy, prawda? Tak mi się wydaje. Ale tutaj chyba niektóre osoby mówią dokładnie to, co zawsze wszyscy mówili. Tak, miłość jest ważna. Jakież piękne słowa. Jakież piękne słowa normalnie. O, i Pokebola dostajemy, widzicie? Ja wam mówiłem, że tutaj warto chodzić. Pokeball za darmo, to się szanuje. Wiem, że kosze mógłbym sprawdzać, ale... Czekajcie. Fire, grass, water. A nie, weźmiemy sobie water. A nie, ona nam tylko opisuje. Już liczyłem, że może, nie wiem, że ona da nam jakiś kamień do ewolucji, na przykład wodnego poka, ale... Ale nie ma tak dobrze, nie ma tak dobrze. Okej, chodźmy dalej. Czekajcie, no jest data, świetnie, nie ma to jak porządna data, żeby wiedzieć, który dzisiejszy jest dzionek, jaka jest temperatura i te sprawy. Tylko czy my teraz wchodzimy na drogę numer... Tak, słuchajcie, wchodzimy na drogę numer 2. Aha, już ktoś do nas dzwoni, świetnie.
Kto tym razem? Znowu pani... A nie, mama dzwoni, Judy. Co tam słychać? No u mnie wszystko okej, okay, wiesz? Ledwie przeżyłem walkę z Eną, ale jakoś się trzymam. Muszę porozmawiać z tobą o czymś, a więc zadzwoniłam. No, no, jejku. Zjawiła się... Ej, teraz chyba dostaniemy te buty. Okej, okay, prawdopodobnie. Ma dla nas prezent, powiedz, że to są buty? Tak, running shoes. Przydatna sprawa. Jak najbardziej przydatna sprawa. Tak, wiem jak korzystać z butów, mamo. Mam 11 lat w tej grze, chyba wiem jak się nie tylko wiąże buty, ale jak się z nich nie korzysta jeszcze. No, dziękuję, zaraz zobaczymy, czy potrafię. A, potrafię, proszę bardzo. Nie walczysz? Dobra, nie walczy z nami. Może ustawimy sobie puszystą, bo ma mniejszy atak. Słuchajcie, spróbujemy dzisiaj złapać jeszcze jednego Pokemona. Czy się uda? Byłoby fajnie, ale czy na pewno? Okej, trzymajcie kciuki, żeby to było coś dobrego. No, znowu Pokemon typu normal, PJ. Pokemon latający. Kurczę, trochę boję się walnąć dziś. Chciałbym złapać PJ-a, bo mimo wszystko może się przydać. Latający Pokemon, zawsze. Jakiś fly w przyszłości. Walka na jakieś roślinne poksy, te też, wiecie, latający Pokemon, przydatny. Mam ognistego, ale co tu dużo mówić. Kurde, nie złapał się od razu, tackle. Dobra. Spróbujemy go najpierw nie obijać. Rzucić parę boli, może się złapie bez obijania. Zobaczymy, bo boję się, że obicie go niestety zakończy tę walkę. Dobra, PJ, ja wierzę, że ty, że ja jestem jak Ash Ketchum. Złapię cię bez obijania pierwszego swojego poka. Znaczy, nie pamiętam, czy on tam zdobył, czy nie. W sensie, wiecie, on Caterpie jak rzucał. Chyba się nie złapał Caterpie, musiał chyba z nimi tak walczyć. Ważne jest to jednak, że PJ złapany, normal flying. Ja uważam, że no, latający Pokemon to na propsie może się przydać. Szczególnie, że wkrótce będzie przecież roślinna sala. Dobra, nazwa dla PJ-a. PJ-a, jak ja cię nazwę? Jak ja cię nazwę? Znowu płci żeńskiej, ptaszek, wielki ptak to kiedyś będzie. Co ty mi PJ to możesz przypominać? Może na razie, albo co na razie PJ, wiecie, czy on dotrwa do fazy PJ, to ja sam nie wiem. Zobaczymy. Może nazwę cię. Nie wiem w sumie, kurczę, nie spodziewałem się ptaka, szczerze mówiąc, serio, spodziewałem się bardziej, no w sumie nie wiem, jakoś PJ się nie spodziewałem. Nazwę cię, no coś na szybko, coś takiego prostego i łatwego do zapamiętania. Może jest puszysta, może będzie skrzydlata. 200 IQ. Nie no. Może coś, mam pomysł. Nazwę cię, skrzydła to wiecie, to są po angielsku wings. Ja cię nazwę Wingy, od skrzydeł. Wingy, piękna ksywka. Wingy, o, akurat ona, no pasuje, wszystko się zgadza. Świetnie. Purlo, o kurcze, Purlo im tu występował. Ej, no to zaczynam żałować, że... Ej, jak to nie mogę uciec? Puszysta, ty masz 11 poziom do cholery. I ty mi mówisz, że ty nie możesz uciec? Ej, dobra, walczymy w takim razie. Puszysta mnie zawodzi. Puszysta, ty mnie nie zawodź. Ty jesteś niesamowitym Pokemonem, który musi trzymać formę dawnej puszystej, więc proszę cię o to. Musisz trzymać formę. Dobra, Pep, wchodź ty. Wchodź ty do walki. Aha, już. Weedle. Weedle może zatruć, a ja nie mam antidotów. Ale Ember dość mocny, więc świetnie. Pep w ogóle szybciej zdobywa doświadczenie, mam wrażenie. Że on potrzebuje mniej do kolejnych leveli niż Sindrid. Dobra, znowu Burlane. Dobra, no darmowe doświadczenie to się nigdy nie pogardzi, co nie? Nigdy nie gardzić się doświadczeniem, bo kiedyś może wam go zabraknąć. Wtedy będzie płacz i skrzytanie zębów. No i proszę, jest kolejnym. Czy nie jesteś zbyt stary, żeby grać w gry Pokémon? Ty prostaku, nawet jeszcze nie mam 26 lat, a ty mnie... Co za frajer? No, to zostałem opluty, moi drodzy, zostałem opluty przez jakiegoś dziada głupiego. Jeszcze ma bajta? Już ma bajta na tym poziomie? No, Patrat dobry Pokémon, nawet nie wiedziałem, że on się tak szybko uczy bajta. Teraz żałuję, że się nie trafił taki Patracik. Dobra. Ej, nie wiadomo kogo oni wyślą, kurczę, to będzie działać tak w każdej walce. Utrudnienie i to takie dość sporawe. Dobra, Zigzagoon. Dobrze, że Pep ma naturkę pod atak, słuchajcie, naprawdę, no nie pogardzę tą naturką, nie pogardzę nią. Jest dobre jak na początek gry, bez wątpienia. Ej, bo tutaj już widzę kolejnych trenerów, żeby się nie cofać do Pokémon Center, to może zużyjemy jednego Potionka chociaż. Pomiędzy walkami mogę leczyć, przypominam, tylko w trakcie walk takie zakazy sobie wprowadziłem. A, czy chcesz zobaczyć coś niesamowitego? Przeskoczysz pewnie. Wow! Gratulacje. Wiem, to są skróty, stary, no nie ucz mnie takich rzeczy. Nie, o, nie mówcie mi, że tu już nie będzie walk. Nie, no tu będą chyba jeszcze jakieś walki. A może nie będzie? A, będą, dobrze wiedziałem, dobrze.
Mam nadzieję, że cieszysz się grą. Potem będzie znacznie trudniejsza. Ej, tu zwykli ludzie mnie straszą, że ta gra będzie znacznie, znacznie trudniejsza. To nie jest dobry objaw, to nie jest dobry objaw, jeżeli zwykli goście takie coś nam mówią. Serio. Dobrze, że przynajmniej trochę potekstimy. Nie zmieniamy. Expish, Sintrit, o. Sintrit też spoko. Mówię, moja puszysta ewoluuje, nie pamiętam na którym ona ewoluuje, gdzieś w okolicach 20 levela, z tego co pamiętam. Więc tak nawet. Defense Curla się uczysz. W sumie może zamiast obniżenia obrony to sam będziesz sobie wzmacniał. Może to jest jakiś pomysł na życie. Może. Dobrze. Kolejna trawa. Mam nadzieję, że tu nie czeka mnie jakaś walka z przeciwnikiem, wiecie, z moim rywalem. Oby nie. Lilipap. Ja się boję na początku gry zawsze Pokemonów typu normal, no bo wiecie, mają staba od swoich ataków. Więc są teoretycznie dość niebezpieczne. Ale brawo, Pep to jednak jest mocna świnka. To jest kurde świnia, która jest w stanie zrobić wszystko. Tam kata nie mamy. Dobrze, słuchajcie. Ja teraz sobie pomiędzy tym a kolejnym odcinkiem, na pewno pod expiem naszą Wingi. Puszysta pewnie, nie wiem w sumie czy będziemy ją expić. Może tak, bo szczerze mówiąc nie wiem jaki liderzy będą mieć Pokemony. Zobaczymy, na pewno expić póki trzeba, bo to jest konieczność w tego typu serii. No nie ma innej możliwości, słuchajcie. Mam nadzieję, że w ogóle seria wam się podoba. No mówię, jej regularność będzie całkowicie zależna od was. Od tego, czy będziecie zostawiać łapki w górę, czy ten sposób. No mówię, to nie chodzi nawet o samo jakieś takie wymuszenie lajków. Tu chodzi o to, żeby troszeczkę, wiecie, żeby kanał dostał mocnego boosta. I wierzę, że jeżeli jesteście stałymi widzami na moim kanale, to też tego chcecie. Chcecie, żeby ten kanał też piął się do przodu. No bo mówię, od 8 lat tworzę go razem z wami, jakby nie patrzeć. Każdy tutaj, dużo osób, czy to mnie kiedyś oglądało, czy teraz ogląda. No to jest naprawdę ogrom ludzi. I mam nadzieję, że dalej jeszcze będę mógł to kontynuować i że coraz więcej osób będzie poznawać na polskim YouTubie Pokemony. Tak więc ja już dzisiaj dłużej nie przeciągam. Jeżeli podobało się, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, 2500 lajków i biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka. Skomentujcie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu w tym filmie, to nie wiem, zostawcie komentarz, przykładowo, ja wiem, hashtag Pep, tak dla Pepa, za to, że jest moim świetnym starterem, hashtag Pep. Dajecie w komentarzach, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi, a my widzimy się w kolejnym materiale już wkrótce z serii Pokémon Pitch Black. Ale to tyle, tak więc do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!